Cześć, zapraszam na kolejny epizod poświęcony lore Magicka, a w programie mamy historię początków dwójki bohaterów, którzy przez lata odgrywali kluczowe role, a jak się zaraz przekonacie, mieli trudne początki. Chandra Nalar i Gideon Jura wykazali się w Gatewatch i gdyby nie oni, to Nicol Bolas rządziłby Multiverse. Skąd się jednak wzięli i w jaki sposób poznali? Zapraszam na opowieść. Na samym początku muszę zaznaczyć, że materiały źródłowe są nieco niespójne. W tym filmie głównie będę opierał się o książkę Purifying Fire, ale do tego dochodzą informacje dostępne w grze Magic Origin oraz osobne opowiadania i flavor teksty na kartach. O ile nie ma tu żadnych spektakularnych niezgodności, to Magic Origins trochę wyprostował pewne niedociągnięcia książki. Ja będę się starał optymalizować to, co usłyszycie. Dla przykładu, według książki Gideon urodził się na Terosie w mieście Akros, gdzie jako chłopiec razem z kilkoma przyjaciółmi zaczął okradać bogatych i oddawać biednym. Dostrzegł go i odnalazł przedstawiciel prawa, który pojmał Gideona i zamiast go osadzić, to zaczął uczyć hieromancji, jednocześnie dostrzegając w chłopaku niezwykły talent i uśpioną iskrę wędrowca, którą rozpoznał, ponieważ jego samego również uczył nieznany wędrowiec, który zginął w tajemniczych okolicznościach. I tak przygotował on Gideona do jego roli wędrowca, którym ten się stał po jednej z trudniejszych walk, jakie stoczył. Wstąpił on później do międzyplanarnej organizacji zwanej Zakonem Heliuda, który miał szerzyć porządek i sprawiedliwość dzięki białej manie i hieromancji właśnie na napotkanych planach. I stąd trafił na plan Regata. Właściwa historia brzmi tak, że Gideon nazywał się tak naprawdę Kytheon Jora i wraz ze swoimi przyjaciółmi, znanymi jako nieregularni, jako 13-latek rzeczywiście okradał mieszkańców Akros. Został pojmany i osadzony w więzieniu, gdzie stał się celem więziennego watażki Ristosa. Ten szybko przekonał się, że Kytheon ma niezwykłą moc i otacza go aura niewrażliwości. Dostrzegł to Hyksus, przełożony więzienia, i zaczął trenować chłopaka zarówno w walce, jak i hieromancji. Trwało to aż do momentu, kiedy na miasto napadły harpie i cyklopy nasłane przez Erebosa. Inwazja była na tyle niebezpieczna, że zaoferowano więźniom wolność w zamian za wsparcie walki. Kytheon zgromadził swoją starą ekipę i ruszył do walki. Irregularsi dobrze sobie radzili, a ich manewry przeszły do legendy. Wówczas Heliod podarował Gideonowi włócznie i wysłał go do walki z tytanem Erebosa, którego udało się im wspólnie pokonać. Miasto zostało uratowane. Ale wtedy Erebos pojawił się osobiście, a Kytheon zamiast wycofać, postanowił stawić czoła bogu, no bo przecież czemu nie, pokonał tytana. Ten szybko go zweryfikował, a przed śmiercią uratowała go tylko jego moc niewrażliwości. To jednak nie uratowało jego przyjaciół, którzy zginęli, a żal, jaki go wówczas przepełnił, sprawił, że jego iskra odpaliła. Pierwszym planem, na który się przeniósł, była Alara, a dokładniej Band, gdzie spotkał patrol Leoninów, który nie potrafił wymówić jego imienia i tak Kytheon stał się Gideonem. Jak słyszeliście, rozbieżności obu wersji są niewielkie. Tu brakuje tajemniczego wędrowca, tam z kolei pojawiają się bogowie, stąd pozwolę sobie interpretować na korzyść opowieści. Jedyne, co tak naprawdę mierdzi, to zbieżność nazwy zakonu Heliuda z bogiem Terosa Heliodem, ale zakładam, że to jakoś przełkniemy i choć nigdzie nie znalazłem ostatecznego rozstrzygnięcia, to myślę, że możemy założyć, że Order of Heliod to tak naprawdę kolejna gałąź Infinite Consortium, o której nie wiedzieli jej sami członkowie. Skoro już wiemy, skąd wziął się Gideon, to porozmawiajmy o Chandrze. Młodziutka piromantka pochodzi z Kaladeszu. Jej rodzice, Pia i Kiran, należeli do renegatów, czyli frakcji sprzeciwiającej się władzy na planie. Oboje byli rzemieślnikami pracującymi z Eterem, czyli magiczną substancją stanowiącą walutę, paliwo i centrum życia społecznego na planie. Sęk w tym, że Eter na Kaladeszu był cennym surowcem regulowanym przez konsulat, a rodzice Chandry handlowali nim na lewo. Młoda Chandra dołączyła do rodzinnego biznesu, ale w trakcie jednej z akcji szmuglowania eteru została złapana i powiedzmy, że nieco przypaliła strażników, by się uwolnić. Po tym incydencie rodzina przeniosła się na wieś, żeby zniknąć z radaru na jakiś czas, ale niejaki Baral udał się ich tropem. Zabił ojca Chandry i spalił całą wioskę, organizując wszystko tak, by cała wina spadła na nastoletnią piromantkę. Generalnie chodziło o to, że prawdziwi magowie byli rzadkością na Kaladeszu. Baral był jednym z nich i chciał wyeliminować potencjalną konkurencję, kiedy jeszcze była w jego zasięgu.
Wydał więc wyrok i postanowił stracić Chandrę jeszcze w wiosce. Kiedy miecz opadał na szyję czerwonej walkerki, jej iskra odpaliła i przeniosła ją na plan zwany Regatta, do twierdzy znanej jako Keral Keep, klasztoru założonego przez nikogo innego jak Jaya Ballard, pełną gromadzących wiedzę mnichów, których zainteresowanie było bardzo mocno związane z pyromancją i mądrościami ich założycielki, choć niektórzy mogliby powiedzieć, że te mądrości to po prostu celne riposty. Co ważne, według historii z książki, Chandra spaliła wioskę i patrzyła, jak w płomieniach giną jej rodzice, a kiedy pilnujący porządku żołnierze chcieli ją stracić, odpaliła się jej iskra. Co jest generalnie spójne, jeśli przyjmiemy, że Chandra jako dziecko nie zdawała sobie do końca sprawy z machinacji Barala i nie rozumiała jeszcze funkcjonowania świata. I tak, Chandra odnalazła chwilę spokoju na szczycie góry Keralia, gdzie podjęła studia nad pyromancją i zaczęła rozwijać swoje umiejętności, jednocześnie zżerana przez wyrzuty sumienia i nienawiść do prawa i porządku. Dzięki przywódczyni mnichów matce Luti i jej wiedzy na temat Jai zaczęła też coraz lepiej rozumieć swoje moce wędrowca, o których nigdy wcześniej nie słyszała. Myślę, że przyda nam się też nieco wprowadzenia w to, jak wygląda plan, jakim jest Regatta. To, co go wyróżnia na tle innych podobnych planów, to dość duża aktywność sejsmiczna i wulkaniczna, dzięki czemu można tu spotkać sporo magicznego, ognistego życia związanego z czerwoną maną. Pewnie dlatego też planem interesowała się Jaya, która dawno temu już go opuściła. Regatta była raczej miejscem, na którym panowała delikatna, choć chaotyczna równowaga między frakcjami i krainami, aż do momentu, kiedy wspomniana wcześniej organizacja, czyli Order of Heliod, nie uznała, że pora wprowadzić w ten delikatny i zbalansowany plan nieco więcej porządku. I tak prałat Walbert zaczął stopniowo organizować życie całego planu, wprowadzać restrykcyjne prawa i obowiązki, a pod jego władzą stolica Zinara zaczęła rozkwitać i sięgać coraz szerzej ze swoją władzą. Oparciem dla całej organizacji była biała mana i hieromancja, czyli magia sprawiedliwości. Zakazany był chaos i jej uosobienie, czyli pyromancja. Stąd bardzo szybko na celowniku Walberta pojawił się Keral Keep. Warto zaznaczyć, że same założenia Walberta były poniekąd słuszne, ale metody, jakimi to wprowadzał, były nieco zbyt totalitarne, jak na mój gust. Warto też zaznaczyć, że cała organizacja na Regatcie oparta była o kult tak zwanego oczyszczającego ognia, czyli zagadkowego zjawiska wiecznego płomienia wewnątrz jednej z gór, który zsyłał wizje prorokom, pochłaniał nieprawych, a z kolei tych czystych i godnych napełniał mocą i energią. I tak naszemu biednemu Walbertowi zsyłał wizję o tym, że jego misja się dopełni, jeśli wprowadzi w płomień potężną, chaotyczną pyromantkę, która nawiedzi jego plan i będzie szerzyć tam chaos. W międzyczasie Chandra napotyka podejrzanego wędrowca Ramaza, który opowiada jej historię o jeszcze bardziej tajemniczym zwoju skrywającym tajemnicę wielkiej mocy. Ów zwój znajdować się ma w Sanktuarium Gwiazd na planie Kefalai. Pyromantka się tam udaje i kradnie zwój, przenosząc się z powrotem do Regatty, by tamtej mnisi pomogli jej go zinterpretować. Te wydarzenia mają miejsce mniej więcej na początku współpracy Jace'a z Infinite Consortium, dlatego z dość niewyjaśnionych powodów to on dostaje zlecenie odzyskania zwoju z rąk Chandry. Rusza jej śladem i wykonuje zadanie, choć nie do końca, bo w teorii miał zabić złodziejkę. Strzelam, że Tezzeret chciał po prostu pokrzyżować plany Smoka, na którego zlecenie działał Ramaz. Chandrze trochę się oberwało i powoli dochodzi do siebie po tym starciu, kiedy dowiaduje się o najnowszych działaniach prałata, który okazuje się wysyłać Ghost Wardenów do pobliskiego lasu i w góry, by podsłuchiwać to, co się tam dzieje. Jednego takiego udaje się pyromantce namierzyć i postanawia go spalić. I tu w zasadzie odkrywamy największy problem Chandry na Lar. Dużo szybciej działa niż myśli, nie liczy się z konsekwencjami i takie tam. W związku z czym w pogoni za jednym skromnym szpiegiem duchem spala sporą część lasu i doprowadza do zniszczeń, które popychają lokalnych mieszkańców w ramiona prałata. Plemię lokalnych niezbyt bystrych leśnych stworów, Ofów, wyznaczyło nawet za nią nagrodę. Matka Luti, która przez lata zaczęła traktować Chandrę jak własną córkę, chcąc ochronić podopieczną przed nadmiernym zainteresowaniem, wysyła ją ponownie na Kefalai, żeby raz jeszcze spróbowała ukraść zwój, a jednocześnie zniknęła z Regatty, aż nastroje się nieco ostudzą. Robi to też, ponieważ mnisi zdołali częściowo skopiować i odcyfrować zapiski, zanim Jace go odbił i zwrócił. I wynika z tego, że zwój prowadzi do miejsca o niezwykłej mocy. Jak się później dowiemy, chodzi o Zendikar i jest to ten sam zwój, który później doprowadzi Chandrę do uwolnienia Eldrazi.
Nalar udaje się więc ponownie do sanktuarium, ale tam już czeka na nią komitet powitalny. Próbując się przed nim bronić, Chandra dosłownie wypala sanktuarium do gołej ziemi, zabijając napastników i podpalając miasto, co doprowadziło do śmierci setek niewinnych osób. Teraz spróbujcie na to spojrzeć z zewnątrz. Złodziejka wpada do miasta, wysadza najważniejszy obiekt kultury, podpala miasto, zabija setki niewinnych osób i po co? Żeby ukraść jakiś zwój, który ma jej zapewnić więcej mocy? Jak dla mnie to brzmi jak rasowy czarny charakter, a nie bohaterka. I tego typu akcje Czerwonej Walkerce zdarzają się dość często, stąd czasem mocno się zastanawiam, czemu to Liliana pokazywana jest w negatywnym świetle, kiedy Chandra i Jace wcale nie są lepsi. Niemniej, Chandra zostaje złapana i ma ją spotkać zasłużona kara. Z opresji ratuje ją Gideon, który w międzyczasie przejął zwój i oddał go prawowitym właścicielom. Okazuje się właśnie, że Kytheon udał się na regatę na zlecenie Order of Heliod, czyli międzyplanarnej organizacji hieromantów, a chciał tam zgłębić tajemnicę Purifying Fire i traf chciał, że prałat wysłał go tropem Chandry na Kefalai. Walbert chciał ją mieć żywcem, stąd Gideon starał się pomóc, mimo że działania pyromantki nie były mu w smak. Ta jednak, mimo wycieńczenia, wywinęła się wszystkim oprawcom na Kefalai i uciekła przez Bind Eternities na pierwszy plan, jaki udało jej się znaleźć, czyli Dirader. Gideon trafił tam jej śladem, a na miejscu okazało się, że nie jest to specjalnie przyjemne miejsce. Otóż cały plan spowijała wieczna noc, także możemy z pierwszej ręki przekonać się, co się stanie na Innistradzie. Roślinność, zwierzęta i pozostali mieszkańcy są wymizerowani i wyglądają jak cienie swoich odpowiedników z innych światów. Okazuje się bowiem, że na planie od setek lat rządzi książę Velraf, który korzysta z magii krwi i jest swojego rodzaju wampirem. Jako młodszy syn rodu interesował się zakazanymi praktykami i ostatecznie doprowadził do swojego wygnania. Po latach powrócił, zabił rodzeństwo i matkę oraz przeklął ojca, dzięki któremu zyskał nieśmiertelność. Razem ze swoimi ludźmi spowił cały świat potężnym zaklęciem, World Spellem podobnym do tego, jaki spowił Dominarię i pokrył ją zlodowaceniem. Tylko że jego wersja przesłoniła na całym Diraden słońce, które inaczej pozbawiłoby wampira życia. Od tamtej pory rządzi planem razem ze swoimi krwiopijcami. Niestety, zwierzyna na planie była coraz mizerniejsza, a i sam Velraf się zwyczajnie nudził. Wygrał wszystko, co mógł wygrać. Jedyną rozrywką były od czasu do czasu polowania. Zlecił on również swoim podopiecznym regularne dostarczanie mu rozrywki w postaci ciekawych istot, na których krwi mógłby żerować. Im potężniejsze, tym smaczniejsze. Co oczywiście sprawiło, że cały plan pełen jest podstępnych zdrajców, którzy za wszelką cenę próbują przypodobać się władcy. Problem z tym wszystkim jest taki, że lata władzy Velrava i jego zaklęcia sprawiły, że plan zupełnie odizolował się od pozostałych kolorów many, poza kolorem czarnym. Gideon i Chandra stracili w ten sposób totalnie swoje moce i na dodatek nie byli w stanie opuścić tego planu tak długo, jak Velraf go kontrolował. Musieli więc zacząć współpracować ze sobą, żeby móc się stąd wydostać. Szukali również sojuszników, ale najpierw Goblin Jurl, a później przywódczyni wioski Falia zdradzali ich raz za razem, chcąc zyskać względy Velrava. Ostatecznie wpadli w ręce wampira, który kiedy tylko dowiedział się o istnieniu wędrowców, odzyskał sens i cel w życiu, chcąc przejąć ich moc. Wymyślił sobie, że przejmie moc Gideona, a Chandra zostanie jego królową. Przez wspólnie spędzony czas między Chandrą a Gideonem nawiązała się nić przyjaźni, która z czasem wyewoluuje w relację niemal brata z siostrą. Kiedy więc rozpoczął się rytuał mający przenieść iskrę z Gideona do Velrava, Chandra tak się wściekła, że wybuchła wszystkich i wszystko w okolicy. Gideon przetrwał dzięki swojej niewrażliwości i tak para wędrowców mogła wrócić spokojnie na regatę. Tam jednak sytuacja wcale nie ucichła. Chandra zdała sobie sprawę, że Gideona wysłał prałat i poczuła się zdradzona. Natomiast Order of Heliod w zasadzie stał już u bram Keralki. Przytłoczona wszystkimi zniszczeniami, których była źródłem przez lata, nie chcąc by ten sam los spotkał jedyne miejsce, które mogła nazwać domem, Chandra oddała się w ręce zakonu, będąc przekonaną, że spotka ją śmierć. Walbert, jak wiemy, miał jednak inne plany. Chciał zrealizować swoją wizję i wsadzić Chandrę do ognia. Wszystkiemu miał się przyglądać Gideon, ale pyromantka odesłała go, by nie musiał na to wszystko patrzeć. I to jest moment, w którym Chandra przechodzi wewnętrzną przemianę. Godzi się ze swoją przeszłością, w rezultacie zamiast spłonąć w ogniu jak ta nieczysta, odradza się w nim na nowo. Pogodzona sama ze sobą, wzmocniona przez Purifying Fire, eksploduje wnętrze góry razem ze wszystkimi wyznawcami,
i Wolbertem, oczyszczając regatę z wpływów totalitarnego prałata i jego ekipy. Gideon odnajduje później nieprzytomną dziewczynę i choć nie jest zachwycony, pomaga jej opuścić plan. Chandra udaje się na Zendika, szukając tego, co znajdowało się na zwoju. Zanim postawię kropkę w tej historii, chciałem jeszcze tylko podzielić się jednym spostrzeżeniem. Otóż cała ta historia jest całkiem nieźle opowiedziana i autorka książki Laura Resnik dała radę. Natomiast mam z nią problem o tyle, że wszystkie pieczołowicie budowane elementy fabuły ostatecznie rozwiązywane są jakby na przekór wszystkiemu, po prostu jednym wielkim wybuchem. Dla przykładu, na planie Dirraden Gideon, który miał zostać stracony w rytuale księcia, zamienił się wyglądem z jego ojcem, który był źródłem mocy Velrava. W ten sposób cała trójka uknuła plan mający pomóc im uciec z planu, którego przecież nie mogli opuścić, bo nie było innej niż Czarna Mana i cały plan był spowity World Spellem. Ale ich plan wziął w łeb, bo Velrav wszystko przewidział, w związku z czym rozwiązaniem była eksplozja czerwonej many, której tam przecież nie było. Na Kefalaya eksplozja, po Purifying Fire eksplozja. Ja rozumiem, że taki jest styl Chandry, ale coś mi tu nie pasowało. Cały ten wątek był jakby zerwany i niedokończony. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że sama autorka przyznała, że ostatnie rozdziały opisujące Dirraden nie są jej autorstwa i zostały przepisane przez samych Wizardów. Tak ewidentnie czuć. Szkoda, że nie dowiemy się, jak pierwotnie ta historia miała się rozwinąć. Jestem przekonany, że znacznie lepiej niż pomysły Wizardów, którzy poszli po najmniejszej linii oporu. Ciekaw jestem, ile jeszcze fajnych wątków straciliśmy w ten sposób. No nic, widzimy się za tydzień. Cześć!